Przerywamy program, aby nadać specjalną wersję porannego. 10 lipca dostałem na mail od wielu użytkowników, w tym od Jan Andrzejewski oraz Marus Cyfrowy 3D, informację, że wypłynęły nowe dokumenty dotyczące rodziców Krzysztofa Kononowicza. Po szybkim sprawdzeniu okazuje się, że dokumenty znalazły się na wykopie wrzucone przez użytkowniczkę Jutinka z internetowych zbiorów na stronie zbioryspołeczne.pl. Zamieszczającym na portalu Zbiory Społeczne, według tego co widnieje pod dokumentami, był sam Związek Sybiraków, zarząd główny, więc jak rozumiem, można bez przeszkód pokazywać te dokumenty szerokiej publice również na YouTubie. Korzystając z tej okazji, zapoznajmy się więc najpierw z tekstem dotyczącym ojca Krzyśka. Pierwsze co się rzuca w oczy, to chyba jedyne tak wyraźne przedstawienie seniora rodu Kononowiczów. Wcześniej jego oblicze podziwialiśmy tylko na Monidle, w którym wierność odwzorowania postaci budziła zastrzeżenia, m.in. przez trudność ustalenia różnicy wieku między rodzicami. Dokument ma datę przyjęcia w dniu 25 października 1989 roku. Warto zaznaczyć, że wierząc w to, iż pan Bronisław urodził się w 1908, wypełniając ten kwestionariusz, miałby około 81 lat. Ja sam nie jestem w stanie oszacować, na ile on wygląda na tym zdjęciu, które przecież z drugiej strony wcale nie musiało być przecież zdjęciem aktualnym. Mogło być to równie dobrze jakieś stare zdjęcie, które załączył do dokumentu, bo akurat takie miał, albo nie miał po prostu ochoty wyrabiać sobie aktualnego. Kolejna sprawa, aż w dwóch miejscach wpisany zawód rolnik. Nigdzie zaś wielokrotnie stwierdzany przez Krzyśka zawód szewc czy oficer Wojska Polskiego i okej, o ile w tego oficera to raczej nikt nie wierzył na poważnie, to ten szewc wydawał się być całkiem prawdopodobny. Ale jak na razie nigdy z żadnych papierów to nie wyniknęło. Ale teraz przeczytajmy sobie całość na spokojnie. Kwestionariusz Kononowicz Bronisław, syn Jana. Tutaj jest ciekawostka pierwsza, ponieważ niestety zdjęcie zasłania nam pewną rubrykę, gdzie jest napisane, wydaje mi się, b.rolnik, a przed tym coś jeszcze, czego w zasadzie właśnie nie potrafiłem nawet zgadnąć. Jeżeli jesteście w stanie w jakiś sposób ogarnąć albo strzelacie, co mogło tam się znajdować, to bardzo proszę o propozycje w komentarzach. Może uda się to jakoś, albo na maila, może uda się to jeszcze jakoś sprostować. Miejscowość Strzelce, powiat Grodno, to tak jak wiemy już, prawda, z wcześniejszych nagrań, województwo białostockie, zawód wykonywany przed deportacją rolnik. Miejsce więzienia lub zesłania i daty pobytu 25 lipca 1949, śledztwo w Grodnie, później Orsza, Gorki, Inta, Komi, ASRR. ASRR to Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. Tam jest aż do lipca 1957, według jego oświadczenia. Miejscowości, śledztwo, sąd w Grodnie, skazany na 25 lat gułagu, obozy i tutaj napisane, jak podałem wyżej. Obwód, kraj też się nie zmienia, po prostu Komi, ASRR. Główne miejsce zesłania, INTA w ASRR, jest na takim pustkowiu, że mapa Google nie pokazuje drogi dojazdowej do niej. Najpierw myślałem, że może to po prostu jakaś dziwna goglowska sankcja na Rosję w związku z wojną na Ukrainie i że może po prostu Google Maps teraz nie będzie pokazywało, prawda, żadnych wskazówek dojazdowych z Rosji do Rosji i tak dalej. Żeby sprawdzić, wklepałem po prostu sobie Moskwę i od razu wytyczyło wskazówki bez żadnego problemu, więc po prostu wyznaczyłem pierwszą, lepszą, mniejszą miejscowość przy Incie i tam już Google nam drogę pokaże. Wydało mi się to niezwykle dziwne, gdyż miejscowość ta jest w miarę duża.
i zaludniona. Gdy wpiszemy Inta w Wikipedii, przeczytamy: miasto w północnej Rosji na terenie wchodzącej w skład tego państwa Republiki Komi w północno-wschodnim skrawku kontynentu europejskiego. Miejscowość liczy 32 tysiące mieszkańców. Dane na 2010 rok. W przeszłości znajdował się tam gułag. No cóż, czas mija, a Inta ciągle wygląda jak miejsce, do którego zsyła się ludzi za karę. Patrząc na odległości, jakie dzielą tę republikę od czegokolwiek w zasadzie, można odnieść wrażenie, że wywieziony tam skazaniec był osadzony faktycznie na końcu świata. Tutaj jest bardzo ciekawa pozycja. Proszę podać, wymienić obywateli polskich, ewentualnie aktualne ich adresy, z którymi pan, pani przebywali na zesłaniu. I mamy wymienione z imienia i nazwiska 4 osoby. Jakie pan, pani posiada dokumenty? Wyrok skazujący na 25 lat gułagu obozów z dnia 13 października 1941. Wojenny Trybunał w Grodnie. Na odwrocie tej karty prosimy podać według uznania dane dodatkowe, szczególne okoliczności aresztowania, internowania lub deportacji, pobytu na zesłaniu, czy napisał wspomnienia, czy gotów jest je napisać lub podyktować. Dane z ankiety wykorzystane będą wyłącznie w celach związkowych i naukowych. Na pierwszym miejscu jest wymieniony pan Tadeusz Ojzarowicz, który jest również autorem oświadczenia dodanego do kwestionariusza Bronisława Kononowicza, czyli taka strona druga tak naprawdę tego dokumentu, który przeglądamy, z odręcznym pismem, które głosi: obywatel Bronisław Kononowicz, żołnierz Armii Krajowej, placówka Łunna, inspektorat Grodno, obwód Grodno, okręg białostocki. Skazany za udział w Armii Krajowej na 25 lat, razem ze mną odbywał karę w obozach specjalnych pod Workutą, osiedle Inta, Komi, ASRR. Do 1946 roku ukrywał się od władzy radzieckiej. Podpisano Tadeusz Olizarowicz, sekretarz oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Białymstoku. Białystok, dnia 20 grudnia 1989 roku. Komisja weryfikuje o przyjęciu do Związku Sybiraków. Komisja weryfikacyjna oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Białymstoku. Jak się okazuje, współwięzień, z którym pan Bronisław dzielił niedolę, był bardzo aktywnym członkiem Związku Sybiraków. Szybko przeszło mi przez głowę, że mógłbym spróbować choćby telefonicznie dopytać go o pana Bronisława, aby dowiedzieć się czegoś więcej. W końcu łączyła ich wspólna historia, byli razem w tej Incie, no to mógłby nam coś więcej powiedzieć. Niestety czas minął. Pan Tadeusz odszedł w tym roku. Jego pogrzeb odbył się 1 lutego 2023. Strona trzecia. Najtrudniejszy załącznik do kwestionariusza taty Kononowicza. Pisany cyrylicą na podniszczonym dokumencie. Dzięki pomocy i poświęceniu widzów władających językiem rosyjskim udało się przetłumaczyć załączony dokument i odtworzyć w miarę dokładnie jego pierwotne znaczenie. Możliwość zapoznania się z tym w języku polskim zawdzięczamy użytkownikom: Federacja Brązowych, Julia K. Borodo, Nikita A. Borodo, LB2906, Eryk K. Borodo i inni, którzy nadesłali po czasie, ale ich wyniki pozwoliły i tak upewnić się, że sumaryczne tłumaczenie nie odbiega zbyt mocno od różnych wersji interpretacji tego tekstu. Odpis wyroku. W imieniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 13 października 1949 roku, miasto Grodno. Trybunał Wojskowy Wojsk MWD, przypis, czyli wojsk podlegających pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na obwód grodzieński w składzie przewodniczącego, majora służby wewnętrznej Gałbajewa, ławnicy ludowi, kapitana milicji Żeleznakowa, lejtnanta Mamonowa,
przy sekretarzu kapitanie służby wewnętrznej Klimaszu rozpatrzyli w niejawnym posiedzeniu sądowym sprawę oskarżenia Kononowicz Bronisława Iwanowicza, urodzonego w 1908 roku. Postanawia: Kononowicz Bronisława Iwanowicza na podstawie artykułu 63-1 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i wedle dekretu z dnia 26 maja 1947 roku o zniesieniu kary śmierci zamknąć w obozie pracy na 25 lat z pozbawieniem praw publicznych z artykułu 34 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na okres 5 lat oraz utratę majątku. Do odbycia pozbawienia wolności policzyć Kononowiczowi rozpoczęte wstępne umieszczenie pod strażą od 25 lipca 1939 roku. Wyrok może zostać zaskarżony do organu kasacyjnego przez czas 72 godzin od momentu przekazania odpisu z danego wyroku do Trybunału Wojskowego MWD Okręgu Białoruskiego przez Trybunał wydający wyrok. Odpis oryginału. Starszy sekretarz Wojskowego Trybunału MWD, kapitan służby wewnętrznej Klimasz. Użytkownik Fezeroret na mojej karcie społecznościowej napisał o paragrafie, z którego skazano Kononowicza, mniej więcej w taki sposób. 63-1 jako obywatel, nie żołnierz. Zdrada, kolaboracja, przejście na stronę wroga lub ucieczka za granicę. Ale w tamtych czasach mogło to być wszystko. Bo zdrada, ogólne sformułowanie. Próbowałem sam znaleźć ten przepis Kodeksu Karnego Białoruskiej Republiki, ale niestety nie dotarłem do oryginału, zarówno próbując szukać po polsku, jak i wrzucając hasła przetłumaczone w Google tłumaczu po rosyjsku. Podsumowując, kwestionariusz przede wszystkim informuje nas o tym, że tata Krzysia przed deportacją był rolnikiem. Dane personalne, które przewijały się gdzieś tam w uniwersum jako prawdopodobne, to jest miejsce urodzenia, imiona rodziców, potwierdzają się. Dokument ten pokrywa się mniej więcej z danymi zamieszczonymi w rejestrze osób represjonowanych, więc kolejna zgodność. Dużym zaskoczeniem jest, że nie tylko w oświadczeniu pana Bronisława, ale też na odpisie wyroku widnieje data urodzenia 1908, co by wskazywało, że żonę miał młodszą aż o 23 lata i jako więzień obozów i łagrów dożył 96 lat. Te wszystkie fakty wydawały mi się silnie argumentem za teorią, iż pan Bronisław dopisał sobie w dokumentach repatriacyjnych dodatkowe 10 lat, aby szybciej otrzymać świadczenia emerytalne, z czego repatrianci czasem korzystali. Jednak w sytuacji, w której na odpisie wyroku sądowego widnieje ta sama data, główny argument, który utrzymywał tezę o dopisaniu, jak dla mnie, padł. Oczywiście można snuć, że dodał sobie lata jeszcze wcześniej, prawda, za sanacji, albo że postarzenie to była jakaś część tożsamości konspiracyjnej, przy której później został i tak już mu wpisali. No ale są to bardzo mętne domysły, a zakładanie, iż sam na przykład odpis wyroku jest sfałszowany na potrzeby repatriacji, wydaje mi się też już zbyt spiskowe. Gdyż zderzymy się z trzema dokumentami, jednym sporządzonym przez sąd reprezentujący zbrodniczy system komunistyczny, ale drugi przez państwo polskie w ramach rejestru osób represjonowanych i trzeci przez samego Bronisława w postaci kwestionariusza zatwierdzonego przez szanowaną organizację, jaką jest Związek Sybiraków, i obiektywnie te trzy źródła są silniejsze niż najlogiczniej układające się teorie i domysły. W sensie, po jednej stronie są trzy dosyć dobrze podparte dokumenty, a po drugiej są domysły. Tym bardziej, że Tadeusz Ojzarowicz, z którym Kononowicz dzielił swoją niedolę, według informacji podanej przez TVP3 Białystok, przeżył 99 lat.
czyli mamy kolejnego długowiecznego sybiraka. Ale wracając już do samego kwestionariusza. Jest poparty dwoma mocnymi dokumentami, wyrokiem skazującym i oświadczeniem innej osoby, z którą no po prostu pan Bronisław odbywał karę i w dodatku później ta osoba, pan Tadeusz, została sekretarzem oddziału wojewódzkiego Związku Sybiraków w Białymstoku. Mocny dokument. Napisany jest ładnie, dużymi, drukowanymi literami, dzięki czemu pierwsza strona, jak mniemam, wypełniana przez samego zainteresowanego własnoręcznie, jest bardzo czytelna. Przechodzimy do kwestionariusza pani Leonardy, który co prawda nie ma skreślonej odpowiedniej rubryki, ale z treści wnioskuje, że jest to kwestionariusz wdowy po sybiraku. No tutaj bez większych szoków, Kononowicz Leonarda, z domu Bykowicz. Pojawiają się nazwiska rodowe, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony dodatkowe, które są nową wartością dodaną do ogólnej wiedzy genealogicznej, jeżeli można tak to nazwać. Nie udało mi się dokładnie odczytać i trudno mi strzelić, jak rozczytać to nazwisko, ale co najmniej już się coś nowego pojawia. Zawód wyuczony, wykonywany bez zawodu, to też nie jest żadne zaskoczenie. Strzelce Białoruś jako data i miejsce urodzenia. Dane dotyczące małżonka sybiraka, tutaj pan Kononowicz Bronisław. Pojawia nam się kolejne nazwisko rodowe. Tutaj są wypisane imiona rodziców jako Jan i Julia Siach. To jest coś nowego, czego po prostu wcześniej nie było i czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Ciekawostką jest natomiast rubryka zawód wykonywany przed uwięzieniem wywózką robotnik, myślnik, rolnik. Dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, gdyż w kwestionariuszu samego pana Bronisława ta końcówka, o której na początku mówiłem, że obok b.rolnik jest coś, czego nie jestem w stanie odszyfrować, nie wskazuje na robotnik. Więc tu pojawia się nam coś nowego, coś ciekawego. Są też daty aktywności w Armii Krajowej od maja 1942 do stycznia 1945. Ciekawie też się robi w rubryce kolejne więzienia, łagry, miejsca zesłań, numer łagru, miejscowość, rejon, oblast, kraj i inne, gdyż pani Leonarda wpisuje tutaj lipiec 1949, sierpień 1958, pobyt w więzieniu z przyczyn politycznych, obóz Gułag tam w Incie. Kiedy przeczytałem pierwszy raz pobyt w więzieniu z przyczyn politycznych, pomyślałem sobie, czy to przypadkiem nie zostało wpisane pod wpływem Krzysia, który zafascynowany polityką i tak dalej, później razem z Czeczotkowiczem i tak dalej, jak pojawiały się jakieś zamieszania wokół Krzysia, to zawsze starali się nadać kontekst polityczny. Ale tutaj mamy, proszę Państwa, rok 2004, czyli jeszcze na długo przed powstaniem Podlasia XXI wieku i przed tak mocnym zaangażowaniem Kononowicza w politykę. Tak więc może było rzeczywiście coś na rzeczy. Też pod koniec dostrzegłem, że tutaj jeżeli chodzi o wypełnienie właśnie danych dotyczących pana Bronisława, pani Leonarda poprawiała datę urodzenia i data 1908 rok ma poprawione 0. Może to być zupełny przypadek, a może to nie być przypadek. Niestety jest to zbyt mało wyraźne mimo świetnej jakości skanu, żeby stwierdzić, co tam było wcześniej naprawdę i czy tam była jakaś jedynka wcześniej, że 1918, czy jednak 1908. A przez przypadek tutaj zrobił się jakiś kleks. Data i miejsce zgonu i spoczynku kombatanta sybiraka 5 maja 2004 roku. Nawet tutaj pani Leonarda z rozpędu dopisała numer aktu zgonu. Dokument został wypełniony w Białymstoku 20 października 2004 roku, czyli 15 dni po odejściu pana Bronisława. Mamy podpis pani Leonardy, tylko ta jedna strona i nic więcej. Cóż, znając życie, po takim odcinku dostanę sporo maili z dodatkowymi informacjami, ze wskazówkami, co pominąłem albo co mógłbym zrobić lepiej i co warto by było jeszcze raz nagrać i sprostować albo dograć, no albo innych rzeczy, które po prostu nam coś jeszcze uzupełnią.
więc traktowałbym w ogóle ten odcinek nie jako ostateczną zebraną wiedzę i jej podsumowanie, lecz kontynuację pewnego dociekania historii rodziny Klonowiczów. Odcinki, które zapoczątkowały u mnie w ogóle tą serię, jak Ojciec Klonowicza, Bohater czy Ubek, Farmianin, Szybciej Białorusin i inne, zepnę w jedną playlistę wraz z tym filmem, bo dociekanie historii i genealogii tej rodziny jest już chyba pełnoprawną serią na tym kanale. Link do playlisty na końcu filmu. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.